Czy chemik może spojrzeć oczami fizyka? Czy fizyk ma takie same oczy jak chemik? A może jeszcze innego przyrodnika do tego dołączymy? Słuchajcie, to będzie pytanie dzisiejszego odcinka. Dopiero drugiego albo już drugiego. Natomiast bardzo nawiązującego do tego, co było wcześniej. Zmysły, zmysły, zmysły i wszystko to, co dookoła nas. Nie będę trzymał Was w niepewności? Oczywiście, że tak. Przecież wszystko to, co obserwujemy, to oczy nasze, ludzkie oczy. Dlatego i fizyka, i chemia będą się tutaj bardzo, ale to naprawdę bardzo łączyły. Niezależnie od tego, że mamy piękno Torunia, które możemy Wam zaprezentować, to każdy z przedmiotów, które będziemy opisywać, mogę wziąć ze sobą. Spójrzcie, takie przykładowe nożyczki. No niby zwykłe nożyczki, tak obserwacje już potrafimy poczynić, ale jest w nich bardzo dużo wiedzy z tego, jakie właściwości fizyczne i właściwości chemiczne ma ta materia, czyli to cudo, z czego zbudowane są różne substancje, nad czym skupiał się chemik i fizyk. Na przykład chemik mógł zadecydować, jaki będzie kolor, jaki metal będzie użyty, żeby one były trwałe i naprawdę służyły nam przez lata, tak żeby można było wręcz przekazywać je z pokolenia na pokolenie, na przykład nożyce krawieckie, albo żeby były wygodne do pracy i nad tym skupi się, słuchajcie, fizyk, tak żeby po pierwszym wciśnięciu po prostu po nożyczkach nic już nie zostało. Czy można taką fizykę i chemię wykorzystać bezpośrednio na toruńskiej starówce? Spójrzmy, czemuś się przyjrzymy. Moi drodzy, za chwileczkę zrobimy sobie krótki spacer po Toruniu. Toruń jest przepięknym miastem, bardzo historycznym. Jest tu mnóstwo starych elementów gotyckich, ale mamy też bardzo dużo pomników, rzeźb, które mogą nam posłużyć jako przykład współpracy chemika i fizyka. Znajdujemy się na rynku nowomiejskim, a obok mnie znajduje się toruńska przekupka. Nie bez przyczyny ona się tutaj znajduje, ponieważ w tym miejscu można było kiedyś i nadal można kupić różne towary na stoiskach. Jeżeli jestem chemikiem, to już mogę zaobserwować jedną rzecz. Został tu wybrany bardzo dobry materiał. Po pierwsze trwały, czyli metal. Po drugie odpowiedni metal, który jest odporny na czynniki zewnętrzne. Natomiast będąc fizykiem, musiałem tutaj już bardziej pokombinować, czyli tak opracować strukturę tej rzeźby, elementy tej postaci, żeby ona mogła swobodnie siedzieć, nie przewróciła się i żeby nie pogubiła pewnych elementów. Spójrzcie tutaj niżej, mamy tutaj koszyk z jajkami, jedno jajko wypada. Chodziło tylko o to, żeby ta postać była jakby w ruchu, że coś się tutaj dzieje. No i fizyk musiał już wykombinować, co zrobić z tym jajkiem, żeby właśnie wyglądało, że jest w ruchu, ale żeby nadal było przy tym koszyku. To trzeba było oplanować. Kolejnym wspaniałym przykładem jest toruńska piernikarka. Ponownie postać z koszykiem, tylko tym razem stojąca, nie siedząca. I tutaj mamy również do czynienia z metalem, również materiał bardzo trwały, również odpowiednio dobrany. Ale tutaj konstruktorzy borykali się z troszeczkę inną sprawą. Z racji tego, że ta postać nie siedzi, a stoi, trzeba było znaleźć pewną przeciwwagę. I ta przeciwwaga kryje się na dole. Ona jest troszeczkę ukryta za naszą postacią. Jest to mały piesek, który ciągnie za sukienkę naszą piernikarkę. Dzięki temu tak jakby ciężar rozkłada się po większej powierzchni. Ona może wtedy stabilnie sobie stać. Tym razem obok mnie nie rzeźba, nie postać, a pewna instalacja, tablica, w której ważne było, żeby zaprezentować jakieś zdjęcia, obrazki. I tutaj postawiono na materiał, który nie do końca kojarzy nam się z trwałością, mianowicie na szkło. Wykorzystano jego właściwość, mianowicie przezroczystość, ale fizyk musiał się zastanowić, jakiego rodzaju szkła użyć, jakiej grubości, no i ile. Ale najważniejsze, że to, co jest we wnętrzu, jest zabezpieczone od warunków atmosferycznych. A za mną postać, która najbardziej kojarzy się z Toruniem, czyli Mikołaj Kopernik, jego pomnik, który stoi tutaj od ponad 100 lat. Jest to monumentalna rzeźba, stoi na wysokości, więc ciężko mi jest popukać i sprawdzić, z czego jest zrobiony, ale jest to metal, tym bardziej, że no, stoi tutaj dość długo. Ale najważniejsze jest to, co w jego konstrukcji powoduje, że właśnie tyle czasu tutaj stoi. Mianowicie długie szaty, które są do samej ziemi, dzięki czemu stabilnie ta postać może stać na swoim cokole, a po drugie ta wysunięta delikatnie do przodu noga, która też powoduje o jego stabilności i nie ma żadnego ruchu pod wpływem wiatru.
Był już wstęp. Poznaliście różne materiały. Zobaczyliście, jak na to patrzy chemik, jak patrzy fizyk. Okazuje się, że współpraca jest najważniejsza na świecie. Natomiast ponieważ udało się przeżyć pierwszy odcinek, teraz nasze kolejne spotkanie, zastanówmy się, o czym będziemy mówili dzisiaj. A dzisiaj skupimy się na właściwościach substancji, czyli ich cechach, czy to charakterystycznych, wyjątkowych, czy może typowych. Skupimy się, jak na to patrzy chemik i fizyk, czyli właściwości fizyczne i właściwości chemiczne. Natomiast w drugiej części postaramy się przeprowadzić szereg doświadczeń związanych ze zmianami stanów skupienia materii. Jeśli przyjmiemy, że materia to wszystko to, co nas otacza. Dobra, żeby nie przedłużać, w takim razie przejdźmy do sedna sprawy. Właściwości substancji, czyli tego, z czego złożone są różne produkty dostępne dookoła nas, z czego są zbudowane, możemy podzielić na właściwości chemiczne i właściwości fizyczne. Zacznę od tych drugich, bo o nich jest mówić znacząco łatwiej, jeżeli chodzi o definicję. Właściwości fizyczne to będą wszystkie takie, które jesteśmy w stanie opisać ilościowo, czyli na przykład zmierzyć. Dajmy na to, jeżeli otworzycie słownik chemiczny albo lepiej jakąś literaturę, w tabelkach możecie odnaleźć wartości temperatur. Wrzenia, czyli kiedy coś zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy, bądź topnienia. Tutaj mówimy o czymś, co ze stanu stałego przechodzi w stan ciekły. Czyli to możemy zmierzyć, chociażby teoretycznie. No bo wiecie, mogą być takie substancje, których zakres temperatur akurat nas nie obejmuje tak dookoła i nie byłoby to proste. Natomiast na pewno każdy mierzył sobie kiedyś temperaturę, korzystając z termometru. Druga sprawa to właściwości chemiczne. To będą wszystkie inne właściwości, zupełne przeciwieństwo tych fizycznych. To będą takie właściwości, które będziemy w stanie określić, na przykład przeprowadzając reakcję chemiczną, czyli właściwości z pominięciem właściwości fizycznych. Słuchajcie, przeprowadźmy szereg doświadczeń, wymieńmy kilka takich różnych właściwości, a później to wszystko sobie uszeregujmy punkt po punkcie. Zacznijmy od właściwości fizycznych. Pierwsze doświadczenie to tak naprawdę obserwacja. Porównamy sobie dwie próbki tego samego produktu o nazwie sól kuchenna. Na pierwszą połówkę szalki Petriego wysypujemy sól gruboziarnistą i dla porównania na drugą połówkę rozdrobnioną sól. Możecie je również nabyć pod nazwą sól morska. Spójrzcie, sól gruboziarnista, tak w dotyku i w swoim wyglądzie na pewno jest ciałem stałym, wydaje się być bardziej przezroczysta. Wręcz w niektórych wypadkach możemy powiedzieć, że jest to bezbarwna substancja. W przypadku tej drobniejszej soli już bardziej wyjątkowe wydaje się określenie, że jest ona po prostu biała, szczególnie w zestawieniu obu tych produktów spożywczych. W doświadczeniu będziemy badali rozpuszczalność pewnej substancji stałej w dwóch różnych rozpuszczalnikach. W probówce znajdującej się po lewej stronie umieściliśmy właśnie naftę. Natomiast w probówce, która jest po prawej stronie, wlewamy podobną ilość wody. W tym wypadku była to woda destylowana. Substancja, której rozpuszczalność określimy, to pewna barwna sól, chlorek miedzi 2. Jak możecie zauważyć, jest ona taka niebiesko-zielona. Dosypujemy niewielką ilość soli do probówki z naftą. Substancja stała spada na dno naczynia. W przypadku probówki z wodą dzieje się bardzo podobnie, tak samo opada na dno naczynia. Jeśli użyjemy łuczywka, na przykład do wymieszania, w przypadku naczynia z naftą nie dzieje się nic wielkiego. Nadal ten proszek jest na dnie naczynia. W przypadku probówki z wodą już po pewnym czasie okazuje się, że płyn przyjmuje taką blado-niebieską barwę w całej swojej objętości. Czyli można wysnuć wniosek, że substancja o nazwie chlorek miedzi 2 rozpuszcza się w wodzie, natomiast w nafcie niekoniecznie, praktycznie się w niej nie rozpuszcza. W kolejnym doświadczeniu określimy dwie wartości charakterystyczne dla każdej substancji, czyli temperaturę wrzenia i temperaturę topnienia dla tiosiarczanu sodu. Warto wspomnieć, że tiosiarczan sodu niegdyś był bardzo popularnym utrwalaczem w fotografii analogowej przy wywoływaniu zdjęć z klisz filmowych. Potrzebne nam do tego będzie
palnik oraz probówka wypełniona tiosiarczanem sodu plus termometr. My akurat mamy taki wygodny w użyciu termometr z sondą pomiarową. Pierwsze zadanie. Musimy we wnętrzu naczynia umieścić właśnie tę sondę pomiarową, tak żeby dotykała bezpośrednio substancji stałej, którą rozpoczynamy ogrzewać. Spójrzcie, krok po kroku rośnie temperatura, co wskazuje nam cyferblat tego termometru. Jeśli temperatura jest niższa niż 30 stopni Celsjusza, mamy ciało stałe. Spójrzcie natomiast, kiedy zbliżamy się do 50 stopni Celsjusza, ciało stałe zmienia się w ciecz. Nie dajcie się zwieść, to nie jest woda. To po prostu ten proszek, czyli tiosiarczan sodu, stopił się, zmienił swój stan skupienia na ciekły. Później dalsze ogrzewanie, parowanie. Przypominam, że parowanie odbywa się na powierzchni. Natomiast kontynuacją tego parowania jest wrzenie, czyli określenie temperatury wrzenia. Jeśli dobrze spojrzymy na termometr, gdy temperatura zbliża się do 100 stopni Celsjusza, rozpoczyna się ten intensywny proces. Do kolejnego doświadczenia potrzebna jest już bardziej skomplikowana aparatura pomiarowa. Mamy tym razem do dyspozycji baterię 9-woltową, zielony i żółty przewód zakończony krokodylkami, żeby było wszystko łatwo podłączyć, i miernik pomiarowy. Spójrzcie, że okazuje się, że po zamknięciu obwodu wartość miernika się zmieniła. Wskazuje on teraz troszkę mniej niż 9 V. Kiedy otworzymy ten obwód, również wracamy do innej wartości, tej pierwotnej zerowej, 0 V. Spróbujmy po drodze podłączyć do przewodów krokodylkowych kawałek blachy, wykonanej w tym akurat przypadku z miedzi. W pierwszym momencie, jak już zamkniemy obwód elektryczny, wartość miernika wskazuje trochę mniej niż 9 V. Zatem możemy wysnuć wniosek, że blaszka wykonana z miedzi przewodzi prąd elektryczny. Dokładnie mamy to samo wskazanie, kiedy tej blaszki nie było, a obwód był zamknięty. Warto doświadczenie czy próbę pomiarową powtórzyć kilkukrotnie, żeby mieć pewność wyników. Natomiast drugi materiał, który zbadamy, to akurat woreczek wykonany z tworzywa sztucznego. Potocznie możemy nazwać je plastikiem. Okazuje się, że jeżeli dotykamy, zamykamy obwód tymi elektrodami, tymi kabelkami, okazuje się, że wartość jest zerowa, czyli ten materiał nie przewodzi ładunków elektrycznych i prądu. W tym doświadczeniu skupimy się na kolejnej właściwości fizycznej. Będzie to przewodnictwo cieplne. Zbadamy akurat wykorzystując kawałek blaszki miedzianej, dobrze już Wam znanej. Przed rozpoczęciem pomiarów sprawdzamy, czy na jednym i drugim końcu blachy jest to samo wskazanie termometru. Tak, u nas to jest troszkę więcej niż 26 stopni Celsjusza. I teraz spróbujmy ogrzać jeden koniec blachy w płomieniu palnika. Spójrzcie, że my akurat tą blaszkę trzymamy w drewnianej łapie. No, generalnie po to, żeby się nie poparzyć. Wprowadzamy blachę w płomień palnika i ogrzewamy. W tym samym momencie druga ręka dotyka koniec sondy pomiarowej do drugiego końca blachy. I już po chwili, po kilku sekundach okazuje się, że termometr wskazuje coraz to większą wartość. Czyli wniosek z doświadczenia jest prosty. Blacha miedziana przewodzi ciepło, co wykazaliśmy odczytując wartości na termometrze. Doświadczenie z gęstością to taka chemiczna tęcza. Do probówki będziemy wlewali różne ciecze. Jako pierwszą wlejemy wodę z zielonym barwnikiem i z dużą ilością cukru. Oczywiście tym cukrem do słodzenia. Następną warstwę delikatnie po ściankach, którą dodajemy, to woda, którą zabarwiliśmy czerwonym barwnikiem spożywczym. Zwróćcie uwagę, że jak robimy to ostrożnie, to nie łączą się te ciecze ze sobą. Kolejny jest fioletowy denaturat, czyli alkohol etylowy, trucizna z barwnikiem. Następnie dodajemy oleju słonecznikowego, który gdzieś tam znalazł się między czerwoną warstwą a tą fioletową. I jako ostatniej cieczy wlejemy nafty, która akurat jest na powierzchni tego całego naszego układu. Oczywiście kolejność nie jest przypadkowa. Okazuje się, że na samej górze jest ciecz o najmniejszej gęstości, natomiast na dole znajduje się ciecz o największej gęstości.
Tak udało nam się uszeregować, możecie to sprawdzić w odpowiednich tablicach chemicznych. Czy rzeczywiście nie kłamiemy? Powiedzcie, że większość tych właściwości bardzo dobrze znaliście, albo na pewno gdzieś już przeprowadzaliście doświadczenia, w których udało wam się zbadać, czy na przykład dana substancja, dany produkt jest przezroczysty, jaka jest jego transparentność, używaliście tych synonimów. Żeby wszystko zebrać, wymieńmy po kolei różne możliwe właściwości fizyczne, oczywiście pamiętając o tym, że są to tylko niektóre cechy substancji, które określaliśmy. Należą do nich m.in. stan skupienia, barwa, przezroczystość, rozpuszczalność. My zbadaliśmy akurat rozpuszczalność w wodzie, ale może to być inny rozpuszczalnik. Następnie twardość, połysk, temperatura wrzenia, temperatura topnienia, gęstość, czy chociażby przewodnictwo cieplne i elektryczne. No dobrze, skoro właściwości chemiczne miały być jakby w kontrakcji, bądź być przeciwieństwem do tych fizycznych, to zobaczcie, jakie teraz uda nam się przeprowadzić doświadczenia, w których określimy kilka takich przykładów. Pierwszą właściwością chemiczną jest palność. Zbadamy palność nitrocelulozy, czyli pewnego materiału używanego m.in. do pokazów efektownych spalań. Jeśli zbliżymy do waty umieszczonej w szczypcach właśnie zapalniczkę, okazuje się, że gwałtownie zapala się ten materiał. Można wręcz powiedzieć, że jest on łatwopalny. Kolejna właściwość chemiczna, czyli smak. Umówiliśmy się, że w laboratorium smakować nic nie będziemy, czego też ja nie uczynię. Przede mną znajdują się przedstawiciele substancji słodzących. Wiadomo, skoro słodzące, czyli tutaj mówimy o smaku słodkim. Jednak odczucie tego smaku, jak i każdego innego, jest subiektywne. Każde kubki smakowe odczuwają smak zupełnie inaczej. Ale są tutaj pewne właściwości tych substancji, o których można wspomnieć. Pierwszy, czyli fruktoza. Uczucie słodkości jest bardzo wysokie. Stosuje się go do napojów, do dżemów, ale w znacznie mniejszej ilości niż tradycyjny cukier, ze względu na to, że kubki smakowe odczuwają mocną słodycz. Kolejny to jest glukoza. Glukoza jest to taki cukier, który podawany jest małym dzieciom, które nie są w stanie przyswoić tradycyjny nasz cukier z cukiernicy. Następnie mamy stewię. Stewia, również substancja słodząca, ale jeżeli posmakujemy jej, czujemy wyraźny smak słodki. Ale po pewnej chwili pojawia się takie uczucie goryczki. Dlatego warto ją stosować do na przykład ciast niż do herbaty. I na koniec mamy również słodki ksylitol, ale tak jak w stewii czuliśmy jeszcze dodatkowo goryczkę, tak ksylitol znalazł swoje zastosowanie w gumach do żucia czy w dropsach odświeżających, ponieważ po pewnej chwili pojawia się uczucie smaku, odświeżenia, takiego delikatnego chłodu. Dlatego właśnie w tych produktach można znaleźć ksylitol. Kolejna właściwość chemiczna, czyli zapach. Do tego potrzebny będzie mi mój nos, żeby na przykład odróżnić dwie ciecze, które znajdują się przede mną, łudząco do siebie podobne. Wiem, że w jednym naczyniu jest woda, w drugim jest ocet. Nie mogę posmakować, bo już wspominaliśmy o tym nieraz, że nie smakujemy, więc mogę na przykład powąchać. Nie robię tego w tradycyjny sposób, czyli wkładam nos do naczynia. Nie, nie, nie. Robię to w sposób chemiczny. Zbliżam naczynie i nagarniam zapach w stronę właśnie nosa. Pierwsza zlewka, nie czuję za bardzo zapachu, więc domyślam się, że to jest woda. Porównam to z drugą i nie muszę za bardzo nagarniać. Już czuję ten ostry, dosyć nieprzyjemny zapach, aczkolwiek kojarzący się na przykład ze słoikiem z ogórkami. Czyli pierwsze naczynie woda, drugie ocet. Zbadajmy interakcje między różnymi substancjami. Potrzebna nam do tego będzie połówka szalki Petriego, zlewka i mydło w płynie, oczywiście dowolne.
Dodajemy do mydła w płynie niewielką ilość jodku potasu, to nazwa pewnej soli. Okazuje się, że nic wielkiego się nie dzieje, mało, nawet pod wpływem mieszania nie powstaje jakiś efekt, na który byśmy liczyli. Natomiast jeśli dolejemy niewielką ilość roztworu nadtlenku wodoru, zawartość ciemnieje, staje się brązowa. Kiedy dodamy kolejną porcję, okazuje się, że powstaje dosyć duża ilość piany. Czyli słuchajcie, wcale nie byłoby tak bezpiecznie przechowywać ze sobą te trzy substancje naraz. Czyli kluczowy w badaniu reaktywności nadtlenku wodoru był jodek potasu. Sporo tych doświadczeń dzisiaj za nami, to jeszcze nie wszystko. Tym razem określiliśmy wybrane właściwości chemiczne. Zwróćcie uwagę, że tu już było trudniej. Trzeba było przygotować doświadczenie, zaplanować je naprawdę od A do Z. Między innymi określiliśmy sobie palność. Okazało się, że wata jest wręcz łatwopalna, jeśli nie wybuchowa. No, co by było, gdyby zdarzyła się sytuacja, że źródło ognia zbliża się do takiego materiału albo wysoka temperatura, nawet nie chce się zastanawiać, dobrze znać tą właściwość. Następna to smak. Spójrzcie, że skali smaku czy skali słodkości nie ma jako takiej. My tylko to porównujemy, więc nie było tutaj jednostki fizycznej, nie było jakiejś skali fizycznej, żeby można było stwierdzić, że jest to właściwość fizyczna. Przypominam, że w laboratorium nie smaku jemy. Zapach, kolejna sprawa. Tak samo coś może wydawać nam się bardzo przykre w odczuciach albo sympatyczne. Czasami trzeba wręcz uważać, żeby nie być nadgorliwym w określeniu różnych innych cech. I jedno z najważniejszych, które będzie wokół nas cały czas się powtarzało, to interakcje z innymi substancjami, czyli reaktywność. Okazało się, że płyn do mycia naczyń, czy coś, co możemy nazwać detergentem, w połączeniu z przykładem związku, który należy do grupy soli, niekoniecznie jest chętny do tego, żeby wykazać swoje właściwości. Natomiast inny składnik pięknie to już trochę pobudził i przeprowadziliśmy reakcję chemiczną. No dobrze, mamy wymienione właściwości. To jeszcze bardzo ważne zagadnienie. Stany skupienia, które są dookoła nas. Widzieliście na wstępie, że Piotr prezentował pomniki. Tu nie ma dyskusji, mówimy o stałym stanie skupienia. Natomiast czy materiały, z którego były wykonane, można by było przetopić, zmienić je, żeby stały się cieczą, albo żeby stały się gazem? Spróbujmy przeprowadzić kolejny szereg doświadczeń. Zajmijmy się teraz zmianami stanów skupienia wody. Do probówki wprowadzamy niewielką ilość suszu herbacianego. Mamy akurat tutaj taką herbatę leśną, owoce lasu. I dolewamy około 2 cm sześcienne wody. Wody kranówki, nie musi to być woda destylowana. Za chwilę całość będziemy ogrzewać, czyli żeby to było bezpieczniejsze, dodajmy jak w laboratorium niewielką ilość kamyczków wrzennych. Montujemy układ. Czyli probówkę zamykamy korkiem z umieszczoną w tym korku pipetą. Spójrzcie, że jej koniec jest ucięty, dzięki czemu mamy układ do ogrzewania z chłodnicą zwrotną. I najważniejszy etap doświadczenia. Będziemy ogrzewali zawartość naczynia. Rozumiecie dzięki temu, że na dole tej probówki temperatura będzie największa, czyli tam chcemy doprowadzić właśnie do tego, żeby pojawiły się bąbelki, czyli zmieniał się stan skupienia. Na dole zatem obserwujemy parowanie. Woda ze stanu ciekłego przechodzi w stan gazowy. Już na ściankach probówki powyżej cieczy pojawia się rosa. Spójrzcie, że to samo obserwujemy po dłuższym ogrzewaniu właśnie w chłodnicy zwrotnej. Tam pojawiają się krople bezbarwnej cieczy. Zatem na dole obserwujemy przykład parowania, natomiast w chłodnicy zwrotnej bezdyskusyjnie jest to skraplanie, czyli z powrotem wracamy ze stanu gazowego w stan ciekły. We wcześniejszych doświadczeniach stopiliśmy tiosiarczan sodu, ten utrwalacz fotograficzny. To teraz postarajmy się przeprowadzić krzepnięcie. W tym celu na połówce szalki Petriego umieściliśmy ciekły tiosiarczan sodu. Dodajemy niewielką ilość kryształków stałego tiosiarczanu sodu, żeby zapoczątkować krystalizację. Spójrzcie, że już po chwili całość przestaje być transparentna. Staje się mętna. Obserwujemy tutaj krzepnięcie. Dowód, jeśli uderzymy
łyżeczką w powierzchnię tej substancji, okazuje się, że jest to stan stały. Przeprowadźmy modelowe doświadczenie, w którym zajmiemy się sublimacją i resublimacją. W probówce pod kontrolą ciśnienia umieściliśmy jod w stanie stałym. Następnie do wnętrza naczynia wprowadziliśmy pipetę wypełnioną zimną wodą. Ogrzewamy zawartość probówki. Po chwili w naczyniu pojawiają się fioletowe dymy. Czyli na dole, tam gdzie ogrzewamy, jod zmienia stan skupienia ze stałego w gazowy. Jest to sublimacja. Natomiast na zimnej powierzchni pipety z powrotem jesteśmy w stanie zebrać jod w postaci stałej. To przykład resublimacji. Spójrzcie, jak piękną brodę otrzymaliśmy na powierzchni pipety. Zachęcam, żebyście w wolnej chwili jeszcze raz na spokojnie odtworzyli sobie doświadczenia, które dzisiaj przeprowadziliśmy, i wszystkie badania, które udało nam się tutaj przedyskutować z Wami. Znamy już właściwości substancji, dzieląc je na chemiczne i fizyczne. Wiemy, jak zmieniają się stany skupienia. To taka ciekawostka. Proponuję, żebyście jeszcze odwiedzili zasoby internetu, przeszukali sobie ten internet i sprawdzili, czy stan stały, ciekły i gazowy to jedyna możliwość, w jakiej może występować, nie wiem, czy woda, czy jeszcze jakieś inne substancje. Sprawdźcie, czy jakieś ograniczenia naszych warunków, tego laboratorium, w którym się znajdujemy, nie zakłóciły trochę wyników doświadczeń. Przebadajcie to i zobaczcie. Zachęcam również do tego, żeby spróbować w domu pod opieką osoby dorosłej przeprowadzić zmiany stanów skupienia wody. Tak sobie pomyślicie, że śmieszna substancja, woda, wszystko już o niej wiemy. Okazuje się, że woda jest fenomenalna ze względu na jej właśnie właściwości. Proponuję, żeby wyposażyć się w kostki lodu, nabyć na przykład wodę destylowaną czy demineralizowaną. Możecie sprawdzić, czym różnią się te pojęcia i trochę pobawić się, mówiąc oczywiście takim frywolnym językiem, wodą i jej cechami. Zapraszamy Was na kolejne spotkanie. Będzie nam bardzo miło gościć u Was, bo zajmiemy się coraz bardziej skomplikowanymi rzeczami, nie tylko pięknymi dla oka, ale i również dla głowy. Do zobaczenia!